Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych stanowi swoistą konstytucję praw osób niepełnosprawnych. Podkreśla model społeczny niepełnosprawności z jednej strony, z drugiej strony kładzie nacisk na to, iż prawa osób niepełnosprawnych, wolności osób niepełnosprawnych stają się prawami człowieka, a nie prawami socjalnymi. Prowadzi do tego, że tak naprawdę niepełnosprawność staje się aspektem międzynarodowym. Państwa mają już nie tylko prawo współpracować w kwestii niepełnosprawności, ale formalnie obowiązek taki, żeby zdawać sprawozdania z jednej strony do komitetu, z drugiej strony prowadzić permanentny dialog pomiędzy państwami w zakresie wdrażania konwencji. Na pewno istotnym elementem tej polityki względem osób niepełnosprawnych jest również zakres konwencji. Ten zakres jest potężny. Praktycznie konwencja dotyczy wszystkich dziedzin życia społecznego, zawodowego, politycznego, kulturalnego. Tak naprawdę dotyka wszystkich elementów istotnych z punktu widzenia życia każdego człowieka, a zatem między innymi osób niepełnosprawnych.